W swojej książce Czarna Manipulacja, czy Czarna Księga Manipulacji, opublikowałem kilka sposobów, 100 technik manipulacji, które są powszechnie stosowane, ale kilka sposobów na to, jak wywołać drugą falę manipulacji. Ponieważ najbardziej niebezpieczna jest druga fala, druga, trzecia fala, zarówno pandemii, jak i manipulacji zresztą. To nie jest tak, że politycy wychodzą i manipulują bezpośrednio gronem obywateli. No to, co wyprawia Mateusz Morawiecki w funkcji premiera, to przechodzi wszelkie wyobrażenie. Panie premierze, co oni panu zrobili? Co oni na pana mają takiego, że pan poddał pod wątpliwość całą swoją karierę, całe swoje życie, wszystkich swoich bliskich, stał się przydupasem jakichś dziwnych kurdupli patologicznych i pan robi im dobrą minę, stawiając na szali całą swoją karierę, całe swoje życie dla sprawy, która i tak musi upaść. I to jest zresztą ten pozytywny sygnał w moim przekazie, do którego zaraz nawiążę. Ta sprawa musi upaść, proszę państwa. Dlatego, że im się wydawało, że jeżeli będą mieli wszystko w swoich rękach, sądy, no nie po to, żeby je usprawnić czy zreformować, co się usprawniło, co zreformowali, no przecież to jest śmieszne, przecież nic się nie zmieniło i to nie z powodu pandemii, jeszcze przed pandemią było widać, że żadne zmiany pozytywne nie nastąpiły. Chodziło tylko o jedno, o to, żeby zabezpieczyć byt swoim ludziom, żeby zabezpieczyć bezkarność prokuratorom i władzę jak największą. Bezkarność swoim ludziom. Co się dzieje ze skokami? Już nie mówię o Fozie, o telegrafie, o innych tam kwestiach, które powinny znaleźć, powinny zabłysnąć w świetle dziennym. Ale co się dzieje ze skokami? Co się dzieje z marszałkiem Kuchcińskim? Tych spraw nie ma. Tych spraw nie ma, ponieważ nie ma odważnych prokuratorów, sędziów, które by tego typu rzeczy podjęły. Co się dzieje z łapówką przekazaną księdzu? Co się dzieje z aferą związaną z dwiema wieżami w Warszawie? No więc po to były te sądy, po to są prokuratury, żeby ucinać łeb niewygodnym sprawom w zarodku jak najszybciej. Po to były sądy. No propaganda jest natomiast potrzebna, telewizja partyjna jest, proszę państwa, potrzebna po to, żeby wywoływać bardzo niebezpieczną drugą falę manipulacji. I tak jak to opisałem w swojej Czarnej Księdze, to nie jest tak, jak większość z was myśli. To nie jest kwestia tego, że nagle przeciw wam stanie policja, wojsko, służby, że będą strzelać. W momencie, kiedy kraj będzie w totalnej ruinie, a będzie za moment w totalnej ruinie, dlatego że ten rząd kretynów i debili nie jest w stanie poradzić sobie z pandemią, nie jest w stanie poradzić sobie za moment masowym umieraniem ludzi, nie jest w stanie niczego zorganizować, bo zacząć trzeba od służby zdrowia, od ochrony. Niebezpieczeństwa partii, niebezpieczeństwa państwa, jak to robi Kaczyński, po to, żeby mieć w swoim ręku jeszcze mocniej służby, jeszcze nadzorować pracę Ziobry. Oni, zauważcie państwo, oni zajmują się wyłącznie sobą. Morawiecki w randze premiera przez pół roku prowadził wojenki z Ziobro, z rozdawaniem synekur, również i Kościołowi. Natomiast nikt nie przygotowywał się do tego, żeby rządzić państwem. Nikt nie przygotowywał się do tego, żeby jakiekolwiek reformy wprowadzić w państwie. Nikt nie dba i nie dbał o żadnych obywateli, bo tutaj nie o obywateli chodzi. Obywatele są potrzebni jak mięso armatnie. Ci debile, kretyni, wyborcy są potrzebni jak mięso armatnie. Po czym zrobią swoje i do widzenia. I będą umierać tak samo jak przeciwnicy obecnej partii. Dlatego, że rząd, wasza partia nie kiwnie palcem, żeby ratować suwerena. Oni będą się zajmować wyłącznie sobą. Dlatego jedynym ratunkiem dla Polski uważam jest powołanie natychmiast tymczasowego rządu ekspertów. Jedynym ratunkiem jest
danie kopa w dupę wszystkim politykom opozycji i partii rządzącej i powołanie niezależnych ekspertów ponadpartyjnych. Tego, myślę, Polska najbardziej potrzebuje. Dzieje się bardzo, bardzo niedobrze, dlatego że wracając do drugiej fali, to nie wojsko, to nie policja, to nie służby będą z wami walczyć, ale współobywatele. Druga fala manipulacji nie polega na tym, że bezpośrednio premier czy politycy wprowadzają w czyn różne swoje myśli, różne swoje dążenia czy manipulacje. Nie. Druga fala manipulacji polega na tym, że politycy będą występowali w białych rękawiczkach. Będzie polegała na tym, że będą ludzie szczuci na siebie nawzajem. Były liczne takie próby, dlatego że im jest potrzebne jak paliwo do statku napęd wewnętrzny. Im są potrzebne rozruchy w kraju, żeby wprowadzić stan wojenny, a nie tylko wyjątkowy. Im jest potrzebne są kłótnie wewnętrzne. Potrzebny jest wróg zewnętrzny, najlepiej Unia Europejska, która chce stłamsić polską tradycję, kulturę, jak to ostatnio Kaczyński mówił w wywiadzie dla Gazety Polskiej, czyli jest szczucie na Unię Europejską, na całą Unię, bo wiadomo, Unia jest dominowana przez dominium niemieckie czy jakieś wrogie dominia. Jednocześnie jest potrzebny wyrazisty, znienawidzony, jaskrawy wróg wewnętrzny. No, czyli najchętniej to było LGBT, ludzie o niepewnych orientacjach seksualnych, takich czy innych. No, pewnie za moment będą znowu Żydzi, masoni i tak dalej, ale to nie wystarczy. Teraz pandemia daje nowe środki do tego, żeby rozpętać wojnę wewnętrzną. Rząd, politycy będą robić wszystko, żeby napuszczać ludzi na siebie. Szczepionkowców na antyszczepionkowców, zwolenników chodzenia w maseczek na przeciwników. I to nie jest drobiazg. Pod hasłem noszenie maseczek będą hasła żyć albo nie żyć. To będzie kwestia życia lub śmierci. Ludzie będą się zabijać nawzajem o maseczki, o to, czy ktoś założył maseczkę, czy nie założył. A tak naprawdę kompletnie nie od tego zależy, jak sobie poradzimy z pandemią. Bo trzeba powiedzieć, dlaczego to jest niebezpieczne. Dlatego, że nie da się w tej chwili jednoznacznej racji przypisać żadnej stronie. Ci, którzy mówią, że koronawirus istnieje i zabija, oczywiście mają rację. Mają rację, dlatego że oczywiście wzbudzona jest sztucznie panika wokół korony, szczególnie COVID-19. Oczywiście ludzie umierają również i na grypę, i na zapalenie płuc, i na choroby towarzyszące. Jasne. Tyle tylko, że ten wirus rzeczywiście jest bardziej agresywny. Jest bardziej agresywny od zwykłego wirusa grypy. W tym sensie świetnie się nadaje jako taki straszak, jako coś, co właśnie może wywołać dodatkową panikę. I to będzie i jest wykorzystywane. Oczywiście rację mają też i ci, którzy mówią, że perfidnie wirus jest wykorzystywany do polityki. To wirus stał się narzędziem politycznym w tej chwili, nie tylko w Polsce zresztą, ale w Polsce to widać chyba najwyraźniej. Dlatego chciałbym też powiedzieć, że no nie ma takiej możliwości, żeby rząd sobie dał radę z pandemią. Pandemia w tym sensie pomoże temu, by ten rząd odszedł w niebyt polityczny. Jest przynajmniej taka szansa. Jest przynajmniej taka szansa, dlatego że ci ludzie niczego innego nie potrafią, jak wywoływać konflikty, jak szczuć ludzi nawzajem na siebie w postaci właśnie drugiej fali manipulacji. Dlatego że w sytuacji zamieszek wewnętrznych, w sytuacji, kiedy to tym agresorem będzie wewnętrzny agresor, czyli współobywatele w stosunku do siebie nawzajem, wtedy rząd może wkroczyć jako arbiter, jako mediator ze stanem wyjątkowym czy wojennym po to, by rzekomo godzić różnych ludzi ze sobą.
Chciałbym też powiedzieć bardzo wyraźnie, że nadzieja jest w tym, że sami wyborcy, tak jak rolnicy, że sami wyborcy PiS-u zobaczą, że po prostu nie mają szans przeżyć z takim rządem, że ten rząd niczego dla nich nie zrobi. I jest szansa, że rząd będzie obalony rękami własnego suwerena. To jest, myślę, największa szansa, jeżeli ludzie się w porę obudzą. Jeżeli pomożemy ludziom dostrzec te wszystkie manipulacje, które na nich są stosowane w tej chwili. Chciałem też powiedzieć, że ruina, obserwujemy ruinę, totalną ruinę dobrej zmiany. To wszystko, na czym tak zwana dobra zmiana miała się oprzeć, legło, proszę Państwa, w totalnych gruzach. Również jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to zauważcie Państwo, jak mocno PiS myśli życzeniowo w polityce zagranicznej. Wszystko postawiliśmy w polityce zagranicznej na Donalda Trumpa. Zrobiłem sobie taką analizę szans, kto moim zdaniem wygra w najbliższych wyborach, proszę Państwa, w listopadzie w Stanach Zjednoczonych. Moje doświadczenie wskazuje na to, że nie wygra Donald Trump. Raczej wszystko wskazuje na to, że wygra Joe Biden. Skończy się dobra pasa z Ameryką wtedy. Dlatego, że to jest demokrata. To są demokraci, którzy przejmą władzę. Dla demokratów zawsze najważniejsze były prawa człowieka. I będą bardzo ważne. A w Polsce one są ewidentnie łamane. Polska jest dyktaturą, gdzie można zapomnieć o prawach człowieka jakichkolwiek. To jest istotne, proszę Państwa, dlatego, że na tym będzie oparta cała polityka zagraniczna wobec głównego przeciwnika Ameryki, to znaczy wobec Chin. A Chiny permanentnie łamią prawa człowieka, więc demokraci będą z tego chcieli zrobić trzon swojej polityki zagranicznej. Nie mogą mieć w tym trzonie Polski jako przykład kraju ewidentnego łamania praw człowieka. Czyli nasze znaczenie po wyborach amerykańskich, proszę Państwa, zarówno w Unii Europejskiej, tak jak spadło do zera, znaczymy zero, po tylu latach walki o to, żeby mieć jakąś istotną pozycję, tak i wobec Ameryki nigdy wiele nie znaczyliśmy, nie oszukujmy się, ale po wyborach to będzie dokładnie zero, zero znaczenia. To, co mnie jeszcze zadziwia, proszę Państwa, to w jaki sposób Kościół polski sam sprowadza się na totalną drogę destrukcji. W jaki sposób ci ludzie, którzy stoją na czele hierarchii kościelnej, w jaki sposób przeraźliwie są bezradni wobec tego, co się dzieje. Polski Kościół w takim kształcie nie ma szans. Po 2000 lat, czy 1000 lat w Polsce, nie ma szansy na przetrwanie w takiej postaci. I to jest też, myślę, optymistyczna wiadomość, ale nie dlatego, że ktoś walczy z Kościołem, tylko dlatego, że Kościół sam siebie unicestwia. Dlatego, że jako głównego przeciwnika obrał sobie papieża. Papieża, który wprowadził kres wojny z LGBT, który jest w jawnej sprzeczności z polskim kościołem katolickim. Polski kościół ma też przeciwnika w wartościach humanistycznych jakichkolwiek. Polski kościół nie potrafi przyznać się do niczego, do żadnych błędów. Ci ludzie stworzyli kościół PiS-u. Nie kościół katolicki, tylko kościół PiS-u. Nie będę o tym, słuchajcie, mówić, bo to nie jest moja domena. Chciałbym tylko powiedzieć, że nieskromnie, tak jak przewidziałem prawie wszystko, co się dzieje i następne rzeczy łatwo mogę przewidzieć i przewiduję je w czarnej księdze manipulacji, tak widzę z przerażeniem, jak ksiądz profesor Tischner przewidział ewolucję, patologiczną ewolucję Kościoła polskiego w kierunku faszystowskiego polskiego katolicyzmu, który właśnie na co dzień obserwujemy. Ksiądz profesor Tischner ostrzegał przed tym wiele lat.
No ale władzę, proszę Państwa, mają nie ci, którzy piszą książkę, książki, nie ci, którzy publikują książki. Władzę nad umysłami ludzi mają ci, którzy mają w rękach państwową propagandę. No, mimo wszystko widzę pewną szansę, dlatego że istnieje coś takiego, czego rządzący nie przewidzieli. No, instynkt samozachowawczy suwerena. Ci skrajnie niemyślący ludzie, którzy głosowali na PiS, obudzą się. Nie dlatego, że coś będą w stanie zrozumieć. Nic nie rozumieją. Ale obudzą się dlatego, że będą chcieli przeżyć. Bo chęć życia, instynkt samozachowawczy jest, będzie silniejszy niż miłość do bolszewickiej, neobolszewickiej partii.